Cześć, siemanko. Kolejny film z placu budowy wrzucamy. Dzisiaj pokażemy wam, jak robimy winkiel. Co mi trzeba wam powiedzieć jeszcze na ten temat? Wszystkie te prace robimy na razie we dwóch. Nasza firma składa się z dwóch osób w tej chwili, ponieważ nie chcemy żadnych fachmeisterów do pracy. Wolimy zrobić sami dobrze robotę, solidnie zrobić, niż wziąć po prostu jakiś alkoholików, pijaków, czy nawet Ukraińców. Z Ukraińcami to lepiej wolelibyśmy zamknąć działalność, niż po prostu pracować z Ukraińcami. Pokażemy wam, jak robimy winkiel na budynku z H plus H, na budynku w markach. Co jest ważne, żeby każdego pustaka sprawdzić sobie poziomicą poprzek, żeby poprzek, żeby był idealny pion, poziom ustawiać na każdym pustaku. Wtedy po prostu sam się robi pion, tylko aby wsuwamy pustaki i mamy praktycznie pion. No bo niektórzy robią takie pustaki niby że profesjonaliści, a tak naprawdę to lecą do oka, bo myślą, że wszystko umieją i później wszystko po wyginane muru ucieka, zęby się robią na pustakach. Dlatego my wolimy tą robotę zrobić sami we dwóch, zrobić solidnie, żeby klient był zadowolony. Później na koniec zobaczycie efekt naszej pracy, jak to zostało zrobione wszystko z więźbą, z wieńcem, z wszystkim, jak po kolei będziemy robić. Tutaj pierwszą szczytę zaczynamy do poziomicy, ładnie poziomik w tą, poziom w drugą stronę musi być na pustaku i każdy winkiel ustawiliśmy do lasera. Laserem sprawdziliśmy poziom, także nie ma odchyłu. Tu widzicie, już mury stoją dwa. Do godziny 15, jest godzina 15, dwa mury jest, tam już prawie kończymy. Dzisiejszy plan na dzisiaj: do połowy lecimy mury, czyli jakieś 60 metrów kwadratowych muru. Do połowy dookoła lecimy we dwóch przez jeden dzień, oczywiście z pierwszą szychtą. Tutaj mamy już dzień kolejny. Mury. Prace na wczoraj zostały wykonane. Jak widzicie, dzisiaj nowy dzień, nowa ściana już stoi. Będziemy niedługo zakładać elki. Dzisiaj jesteśmy tu już jest na prożach. To też wam pokażemy. Jest godzina 10:30 dokładnie teraz. I do wieczora chcemy już trochę podgonić i jutro skończyć. 2,5 dnia 120 metrów kwadratowych muru we dwóch. Później pokażemy wam filmik na stropie, jaki czas kręcimy też z robotą tego stropu. Jest efekt końcowy. Mamy po prostu, jest jakiś chujowy klej mamy, bo taki nam przywieźli, po prostu ten klej jest niby na poziomie, w trzech spolinach dobrze się rozprowadza. Tu już mamy dzień trzeci. Na poziomie spolinach dobrze się rozprowadza, ale z pionowych spolin coś się klapać, coś po prostu coś tam wtyknąć, to wycieka wszystko. Dziwnie to się, ale jakoś lecimy. Dzień trzeci, godzina 7:30. Dzisiaj sobota, kończymy mury. Idziemy wypocząć na weekend. Widzicie, dużo nam nie zostało. 2,5 dnia, 120 metrów kwadratowych muru pękło. Idealnie. Klej jest dziwny, jakiś zjeżdża, jak...
Ja wcześniej... Wcześniejszych filmów mamy dużo nagranych, nie wrzucaliśmy tych filmów, po prostu nie było czasu, mamy tyle roboty. Już mówię teraz, w tym momencie jest w przyszłości, już mamy budynek zakończony, jest inwestor, siema. Mamy budynek zakończony w tym momencie. I po prostu już na tym samym budynku zdobyliśmy 4 nowych klientów, też okolice Marek. Jeden chce mieszkanie 25x20. Zobaczymy jak to wyjdzie, po prostu musimy też zdobyć jednego zawodnika, przynajmniej we 3 robić, bo to we 2 też jest trochę udręka. Widzicie, zobaczcie, poziomik po wymurowaniu pustaka. No idealny jest poziom, już znaczyliśmy laserem. Laserem akurat wczoraj był wieczór, na wieczór kończyliśmy laserem, zaznaczyliśmy poziom dookoła już. Ładnie laser się rozprowadził tutaj. Wieczorem było widać kreski, to namalowaliśmy sobie, już mamy przygotowane do stropu lanego. Pokażemy wam później.